Tam, gdzie była ciemność, patrzę na światło. Lekcja 302. Ojcze, oczy nam się wreszcie otwierają. Twój święty świat oczekuje nas, gdy w końcu będziemy mieli przywrócony wzrok i będziemy mogli widzieć. Myśleliśmy, że cierpimy. Zapomnieliśmy jednak syna, którego stworzyłeś. Teraz widzimy, że ciemność to nasze wyobrażenia, a światło jest i możemy na nie patrzeć. Wizja Chrystusa zmienia ciemność w światło, bo lęk musi zniknąć, gdy nastanie miłość. Postanawiam dziś przebaczyć Twojemu świętemu światu, bym mógł patrzeć na Jego świętość i rozumieć, że odzwierciedla jedynie moją świętość. Nasza miłość oczekuje nas, kiedy podążamy do Niego i kroczy u naszego boku, wskazując nam drogę. On nie zawodzi w niczym. On końcem, którego szukamy i środkiem, za pomocą którego do Niego zdążymy. Tam, gdzie była ciemność, patrzę na światło. Drugie przyjście, jeszcze powtórzmy krótko. Drugie przyjście Chrystusa, tak pewne jak Bóg, jest po prostu naprawą pomyłek i powrotem do poczytalności. Do zobaczenia.